Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Jesteśmy po premierze dwóch odcinków nowego serialu Klara. Jak wrażenia i emocje? Czy zapamiętał pan tak samo plan, jak zostało pokazane to w serialu? No, zwykle inaczej oglądamy plan, tak jak rzeczywistość pracy no, płynie trochę inaczej niż później efekt końcowy. Aktor oglądając swój udział w takiej kinowej wersji wraz z widownią jest głównie skupiony na tym, jak widownia to odbiera, bo no to jest nasza wielka niewiadoma i też ogromna przyjemność. Cieszę się, że w ogóle jest premiera serialu i że dwa odcinki tak rzucone są jako taki tester, bo seriale ogląda się w zaciszu domowym i aktorzy nie mają tej satysfakcji usłyszenia reakcji widzów. A tu było wspaniale, bo faktycznie ta reakcja jest ogromna, głośnym śmiechem witane sceny. Adaś Woronowicz wspaniały do zjedzenia i Zakuna przecudna. Wszyscy naprawdę tam, każdego aktora można za coś polubić albo pokochać, zakochać się w tej postaci. I to, co powiem, to mam wrażenie, że ten film jest jak nie polski. Jeżeli rozumiem, o co chodzi, że on ma w sobie taką odwagę bycia bezkompromisowym. No właśnie, ja miałam też okazję zobaczyć przedpremierowy odcinek i widzę pana tam w nowej, trochę innej roli, bo gra pan tam osobę homoseksualną, czyli geja. Czy było ciężko się wcielić w taką postać? Tak, to jest na pewno trudne dla heteroseksualnego człowieka no, wchodzić w taki świat inny. Natomiast nie chciałbym tu mówić o trudnościach tego typu, bo to jest trudny temat. No, rola, badanie tego człowieka, to jest ciekawa postać bardzo. Ale zwrócił się na przykład pan do kogoś ze swoich znajomych, ze świata show biznesu o jakieś porady? Nie, raczej my jako aktorzy tworzymy swoje role na podstawie naszej wyobraźni. Czyli tak naprawdę pan też poznaje samego siebie, czy jest w stanie zagrać taką rolę? No poznałem, że tak. Powiem szczerze, podoba mi się. Okej, to będziemy oglądać to na pewno na antenie. Panie Piotrze, jak tam kariera w USA? Jak się wszystko rozwija? Bardzo mi się rozwija moja droga zawodowa tu i tam naraz. I cieszę się, dzisiaj mam taki wyjątkowy dzień, gdzie prosto z planu ledwo zdążyłem na premierę naszego serialu i zakończyłem jakiś taki maraton kilku roli filmów, więc no cóż powiedzieć, no mam dzisiaj urodziny. O to wszystkiego najlepszego, panie Piotrze, wszystkiego najlepszego. I myślę, że ten ostatni czas, te ostatnie miesiące, no to było takie marzenie moje ciągłej pracy. Jak się kocha to, co się robi, to satysfakcja przychodzi. No dzisiejsza na przykład ta premiera i te reakcje widowni no są taką nagrodą, takim prezentem, który najbardziej cenię. Czyli można powiedzieć, że spełnia pan swój taki American Dream. Tak, a można spełniać American Dream w Polsce. A otrzymuje pan tam kontakt z Polonią, będąc w Ameryce? Tak, wie pani, no, my aktorzy też często jeździmy do Stanów, czy też z teatrem. Także wielokrotnie tam byliśmy z dziennikami Gombrowicza, z teatrem Tomka Karolaka, z Imką. Czy też są festiwale filmów polskich, świetny festiwal w Seattle. To jest też taki moment, kiedy my koledzy, polscy twórcy, reżyserzy, aktorzy, z którymi czasami niektórych nazwisk, niektórych osób się nie spotyka w pracy, a na takich festiwalach można przede wszystkim zobaczyć ich pracę, ale także też pogadać na obcej ziemi troszkę. Więc ta Polonia się trzyma mocno i też dba o to, żeby być w kontakcie z polską kulturą. Pan Cak sam powiedział, że kariera do przodu idzie i tutaj, i w Ameryce. Ja mam takie pytanie, ponieważ też dla nas jest ciekawe, że niektórzy Polacy, którzy mieszkają w Stanach, zarabiają jednak tutaj, a tylko tam mieszkają. A pan już zarabia tutaj i tam? Nie rozumiem, o co pani pyta. Na przykład Piotr Rubik, który mieszka w Ameryce, zarabia mimo wszystko tutaj w złotówkach, nie tam, mieszkając w Ameryce. A jak to u pana wygląda? Czy już możemy mówić o zarobkach i amerykańskich, i polskich razem? Wie pani, jakoś tak traktuję pewne tematy nie do wywiadu. Jakie są zasady, że o pewnych rzeczach
jak o pieniądzach też się nie powinno rozmawiać. Oczywiście, ja 100% rozumiem. Ja się zapytam jeszcze, jakie plany na ten rok? Teraz będę odpoczywał. Skończyłem, tak jak mówiłem, kilka filmów, kilka ról, ale to też jest taki moment, że za bardzo się, że tak powiem, chwalić nie można. Ostatnio zrobiłem jakiś błąd, bo będąc w Dzień Dobry TVN zdradziłem jakąś tajemnicę producencką, na jakim planie jestem filmowym, więc muszę bardzo uważać na to, co mówię. Jak będzie czas promocji, to mam nadzieję, że się spotkamy przy promocji kolejnego filmu. A wakacje na jakiejś Majorce Dominikalnie się szykują? Jeszcze pomieszkam w domu i bardzo się z tego cieszę. Czy taki odpoczynek jest najważniejszy? A jeszcze zapytam na koniec, czy ma pan na przykład kontakt w Ameryce z panem doktorem Gojdziem? Okej. Ja panu bardzo dziękuję. Trzymam kciuki, będziemy oglądać Klarę, śledzić dalsze poczynania bohaterów. No i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Cześć.